Wiecie, co to jest? To są skwarki z gęsi, z cebulką. Właśnie robię sobie jajeczniczkę. Słuchajcie, tu mam w słoiku świeże. Gdybym mogła Wam przekazać przez te media zapach tych skwarek, no to nie wiem. Dosłownie człowiek by omdlał z wrażenia. Taki jest zapach cudowny i smak również. To są po prostu skórki gęsie topione. Mam tu jeszcze szczypiorek, taki gruby, bo od cebuli. Cebula bardzo duża. Nawet Wam muszę pokazać. O, zobaczcie, tu Wam pokażę na tle tej kuchni, taka wielka z ogrodu. Więc warto wykorzystać do jajecznicy. Jajeczka mam z własnego gospodarstwa. Malutkie, to są małe jajeczka, więc 3 to dla mnie starczy. I tak chciałam Was właśnie tu Wam się podzielić tą radością tych skwarek. Zdrowe to takie. No i apetyczne, słuchajcie. Ja tu jeszcze sobie tego nie pożałuję. Szczypioru troszeczkę dosypię soli, żeby to się udusiło. Zaraz przykryję patelnię. Muszę dekielek, pokrywkę przynieść. Tak więc dzielę się z Wami tą radością tego śniadanka. Pozdrawiam Was serdecznie. Lajkujcie. Może coś z tego będzie. No więc to jest właśnie moje śniadanko. Zobaczcie, te 3 jajeczka. Dołożyłam sobie pomidorki. No, musiałam się posiłkować kupionymi. Moje są w ogrodzie jeszcze niedojrzałe. Te malutkie są takie. Czosnek też właśnie od nas z ogródka, z ogrodu. No i chleb. Chleb jest na zakwasie upieczony. Upiekłam sobie. Słuchajcie, z rodzynkami. A ja lubię też jeszcze z żurawiną, ale nie miałam. I rodzynki bardzo dobrze, ponieważ wtedy ten chleb jest taki wilgotniejszy i smaczny. No i różne tam mam też inne ziarnka w tym chlebie na zakwasie. Tu jeszcze, o, to są na liściach chrzanowych, słuchajcie, sobie upiekłam na dnie formy wykładam liść chrzanowy. Bardzo smaczne. Także tak to wygląda. Może chlebek nie jest zbyt mocno wypieczony, nie wiem. Nie znam się. Mi smakuje. Zawsze piekę ze 3, bo tyle się mieści mi na jednorazowo w kuchence. Ten jest trochę za niski. Muszę więcej mąki dołożyć, żeby mi wyższy wyrósł. Więcej, żeby go było. No i tak wiecie. Własne śniadanie smaczne, jak tylko macie czas. Róbcie, co możecie i na ile możecie. Pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujcie, bardzo proszę.